Myśleliście, że zapomniałem? Ja nie zapominam. Po prostu nie zawsze mam czas, by wszystko sobie na czas przypominać. Ale w końcu, jak obiecałem, tak zrobiłem. Zapraszam do recenzji Brutal Wolfenstein 3D. Myślę, że tym razem powinienem bliżej określić, za co uwielbiam mody typu Brutal Doom, Brutal Doom 64 oraz od teraz Brutal Wolfenstein 3D. Szczerze to wcale nie obchodzą mnie te rozpikslowane flagi, krew kapiąca z sufitów i szerokie pole do rozczłonkowania dwuwymiarowych wycinanek będących naszymi przeciwnikami. To, za co kocham te mody, jest znacznie prostsze. Chodzi o szybkość i modernizację aspektów, których w retro FPS-ach niekoniecznie lubię. Oczywiście w każdej chwili, każdego dnia odpalę sobie oryginalnego Dooma i będę się świetnie bawić. Wolfenstein 3D w krótkich posiedzeniach również sprawia frajdę, ale ich wersje Brutal są znacznie szybsze, trudniejsze, rzucają na nas więcej wrogów z każdym pomieszczeniem, zastępują system przyjmowania i zadawania obrażeń polegającym na tzw. hitscanie na realne pociski, które można unikać, jeśli ma się odpowiedni refleks. Dodatkowe bronie, lepsze SI, czy w końcu ten cały gore, to jedynie wisienka na wyjątkowo smacznym torcie. Jeśli weźmiemy w obroty grę taką jak klasyczny Doom czy Wolf właśnie, okaże się, że wcale nie są one szybsze i bardziej dynamiczne od wielu nowych gier. To, dlaczego wydaje nam się dzisiaj, że są znacznie szybsze, jest spowodowane zachowaniem pędu w tych grach. W retrostrzelankach nieustannie się przemieszczamy, prujemy w przód i gibamy się na boki niczym w tańcu celem uniknięcia nadlatujących pocisków, wystrzeliwanych przez wrogów. Nowe gry FPS, nie wszystkie, no dobra, mniejsza połowa z nich są równie szybkie, ale nieustannie wyhamowują akcję, co zakłóca nasz pęd. Co i róż wymagają od nas kucnięcia za kartonem, przeładowania broni, wysłuchania dialogu, poczekania aż ktoś otworzy nam drzwi, czy wreszcie przesiedzenia kolejnych cutscenek. Nie każdy zabieg tego typu jest zły. Call of Duty Modern Warfare dla przykładu jest winny każdemu wymienionemu właśnie zabiegowi, ale wykorzystuje on je do stworzenia unikalnego filmowego wręcz doświadczenia. Tymczasem jeśli chcemy po prostu się wyżyć, powystrzelać co wbiegnie nam pod celownik, chcemy biec 100 km na godzinę, masy wrogów, dobrych giver, które w najgorszym przypadku będą miały krótkie animacje przeładowania i co ważniejsze, możliwość uniknięcia każdego ataku dzięki naszemu refleksowi, stare shootery właśnie to nam zapewniają. A mody takie jak Brutal Wolfenstein 3D jedynie intensyfikują doznanie, dodając i przyspieszając akcję. Szczerze, to omawiany właśnie mod nie jest nawet modyfikacją Wolfensteina 3D. Tak jak w przypadku Brutal Dooma, tak i tutaj korzystamy z silnika Doom 2. Za pomocą launchera ZDL możemy odpalić jego zmodyfikowaną wersję, czyli GZ Doom, wraz z dowolną ilością nakładek. Tym razem jedną z nich jest Brutal Wolfenstein 3D w wersji 4.5. Nie mogę się nadziwić temu, ile pracy kosztowało autorowi dojście do tego momentu. Śledziłem ten projekt od jakiegoś czasu, obserwując jak on ewoluował w to, czym jest teraz. Od kiepskich własnej roboty sprite'ów rysowanych w gimpie, osadzonych w poziomach z Dooma, poprzez kiepskie konwersje poziomów z Wolfensteina 3D, aż po teraz. Brutal Wolfenstein 3D w tej chwili świetnie oddaje ducha swego pierwowzoru. Fakt, że gra jest szybsza i oparta na mechanikach tak ulepszonych, że ciężko nazwać to Wolfem 3D. Ale czy to źle? Czy ktoś mi powie, jak zajebistym jest posiadanie trzech broni korzystających ze wspólnej amunicji, strzelanie do kilku rodzajów wrogów różniących się jedynie zadawanymi obrażeniami i ilością zdrowia? Nie jest to złe, ale teraz jest lepiej. A jednocześnie mamy idealnie przeniesione poziomy z oryginału wraz z wszelkimi sekretami. Teraz jeszcze ważniejszymi, bo odnajdywanymi nie tylko dla punktów i kilku sztuk standardowej amunicji, ale i przede wszystkim dla sekretnych broni, których wrogowie nam nie upuszczą. W mig rozpoznamy kultowych, rozpikslowanych strażników, SS-manów i mutantów. Tym razem jednak stanowią oni większe zagrożenie i korzystają z bardziej rozmaitego arsenału. A jednocześnie to samo tyczy się nas. Dzięki pasji i staranności twórcy owej modyfikacji, jeśli pamiętamy jak grać w jej pierwowzór, to i teraz będziemy wiedzieć co robić, ale dla tych, którzy nie grali w kulturową wersję ID, powtórzę. Muzyka, poziomy, sekrety, wrogowie i szczątkowa fabuła są na miejscu.
ale dzięki unowocześnionemu gameplayowi oraz przede wszystkim dodaniu automapy, przejście Wolfensteina 3D jest teraz przyjemniejsze niż kiedykolwiek przed tym. Za wyjątkiem walki z Hitlerem, to niestety zostało po całości skopane. Z jakiegoś powodu autor moda wymyślił sobie, że przeniesie ona ciemną arenę otoczoną lampami, które można zniszczyć. I gwarantuję wam, że ulegną one całkowitemu zniszczeniu już po kilkunastu sekundach walki, więc jej resztę spędzimy w całkowitych ciemnościach. Nie jest to jeszcze aż takim problemem, gdy Führer siedzi w swoim mechu, ale gdy z niego wyjdzie, to nawet nie będziemy go już słyszeć. Do dupy! Podsumowując. Uwielbiam Ultimate Dooma, Dooma 2, lubię Wolfa 3D, ale kocham ich znacznie szybsze modyfikacje Brutal. Gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy znają już te gry, na ponowne ich ogranie z tymi właśnie nakładkami. A osoby, które nie znają i jakoś nie chcą się przekonać, z powodzeniem mogą spróbować tych zmodernizowanych wersji. Pobranie ich z internetów to kwestia sekund, więc jakoś nikt dużo czasu nie straci, jeśli zechce spróbować. A jeśli komuś się nie spodoba, to będzie mógł natychmiast przecież wrócić do tych swoich nowoczesnych FPS-ów i kucania za kartonami.